Siema jeszcze w tym starym roku. Chciałem się pochwalić, bo dostałem manetki Oxfordy grzane oraz indukcyjną ładowarkę do telefonu, bo te na kabelek się jednak nie sprawdzają. W czasie deszczu małego dostanie się troszeczkę wody i od razu jest komunikat, że nie ładuje, albo zawsze są jakieś problemy. Rano też jak jest rosa, motocykl jest mokry, kabelki się moczą i kurczę, no nie ładuje mi czasami, zawsze kombinuję. Kupiłem sobie teraz już indukcyjną ładowarkę, także kładę telefon i się ładuje. To będę demontował, Oxfordy dzisiaj będę montował wraz z tą ładowarką za jednym zamachem. Także będę musiał ściągnąć manetki, trochę się tu pobawić, ściągnąć pewnie kilka plastików. Także zabieram się do roboty. Dobra, ja tutaj się wstępnie już przygotowałem, siedzenie sobie zdjąłem, starą ładowarkę już odczepiłem, ładowanie odczepiłem, przyłączyłem nową ładowarkę, także tutaj jest guziczek z tyłu, zapala się dioda, kładziemy telefon i telefon się ładuje bez żadnych kabli, kurde, super, świetnie, jest dioda, jest guziczek, także gasimy. Już ładowarka nie działa. Oprócz tego jest jeszcze USB typu C. Także do kamerki, jak będę musiał podładować kamerkę. No, także nie róbcie tego samego błędu, bo kupując taką ładowarkę dostanie trochę wilgoci, przestaje ładować i naprawdę jest tym problem. Nawet w czasie, raz miałem sytuację, że w mgle jechałem, to kabelki się zrobiły wilgotne. I kurde, przestaje ładować. Rano, gdy wstajemy z namiotu sobie, jest rosa, jest motocykl jest mokry, kable są mokre. Podłączymy, też nie chce ładować, jest z tym problem, musi być suche. Także no nie sprawdziło się, kurde, no. W suche dni tak, bo działa do dzisiaj fajnie, ale jeśli chodzi o wodę i te kable, to jest masakra. Chyba, że byśmy chowali te kabelki, no to też co innego i mieli suchy kabelek, ale ja zawsze tutaj mam ten kabelek podpięty i chociaż wcale, że nie, bo raz próbowałem kablem nawet suchym kablem i też był, pamiętam, problem, bo tu chyba na wilgu, nie wiem. No dobra, to tyle. Sprawdzę sobie jeszcze manetki, zanim go rozbiorę. Sprawdzam sobie te manetki. No, zrobiły się gorące, działają. 30, 40, 50, 75 i 100. O, są naprawdę gorące. O! No. Są naprawdę gorące. I fajną ma funkcję, bo już mi się wyświetlił. To jest taka... zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora, także jak spadnie jakiś tam pobór prądu z akumulatora, to tutaj zaczyna się wyświetlać na zielono i prawdopodobnie rozłączy nam grzanie manetek. Ale są naprawdę mega gorące. O, ale super. Naprawdę są mega gorące. Dobra. Także działają, to działa. Mogę rozbierać motocykl. O! Jeszcze chwilę poczekam, pokażę wam, jak to działa. O, widzicie? Zaczynam mrugać. I prawdopodobnie jak spadnie jeszcze jakaś większa wartość, to zaświeci się całkowicie. No ale może to trochę potrwać, nie wiem. Może wyczuł, że już nie ma ładowania i sobie tylko tak przypomina. Także może to jeszcze potrwać, nie wiem, z 10-15 minut, zanim akumulator się wyczerpie. Nie mam pojęcia. Dobra. Wyłączam. Jest wyłączone. Można przystąpić do rozbiórki motocykla. Pokażę wam przede wszystkim, jak ściąga się obudowę tutaj baku, bo to jest, z tym będzie największy problem. Musiałem rozgrzać motocykl,
bo jest dzisiaj trochę chłodno, wiadomo, no mamy zimę. I rozgrzałem trochę motocykl, żeby ten plastik też się trochę rozgrzał, ale ja mu jeszcze pomogę dodatkowo suszarką, żeby nic tutaj mi nie pękło, bo on jest na zaczaski. W tych miejscach, tutaj w tych miejscach są zaczaski, chyba z 4 są, z 3 albo 4 zaczaski, chyba 4 zaczaski są. Także odkręcamy te dwie śruby, tutaj są kolejne dwie śrubki i to jest chyba wszystko. I wtedy ściągamy ten plastik. Dobra, plastik nagrzałem. Teraz tak, wykręcamy 4 śrubki. Pod siedzeniem są 2. I one są wszystkie takie same praktycznie. Tu są 2. I tutaj też mamy 2. Ciach. 1. I ciach, 2. Można to zrobić bez ściągania tych plastików, ale będzie dużo, dużo nam trudniej ułożyć te kable. A ja lubię mieć tak wszystko na tytyrytki, bardzo ładnie poprzypinane. Nie lubię, jak tam coś jest luźnego. No dobra, mamy tu 2 śrubki, tu mamy 2 śrubki. I teraz cały ten plastik, on nam schodzi po prostu na zaczask. Musimy sobie tutaj rękami troszeczkę pomóc. I go wypiąć. Nie jest to łatwe, bo ten zaczask naprawdę mocno trzyma. Tak, tu są 2 śrubki. Dobra, ciągnę. On strasznie mocno jest wciśnięty. Jest, poszedł 1. Poszedł 2. Poszedł 3. Dobra, najgorzej jest pierwszy zaczep. I nie żadnymi kombinerkami, nie, tymi śrubokrętami. Wszystko idzie palcami, tylko to naprawdę jest... Chyba, że jakiś drewniany taki... Jakiś pomagier drewniany. O, to może ewentualnie, ale... Ale naprawdę nie trzeba. Jest ściągnięty. I teraz tak, tu macie takie wsuwki. Tu je nasadzamy. Stąd wyciągamy te wsuwki. O, bo one... Część zostaje, a część... No, muszę sobie odłożyć, bo tak to... Trzymać coś w ręku. Tak. Tu są takie żółte klipsy i one zostają w tym plastiku, to tutaj nie mogą zostać. Przekładamy je od razu tutaj, w ten plastik. Zakładamy sobie je tu. O, tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plastików. 4 z jednej, 4 z drugiej, tak jak mówiłem. I ściągamy to całość. Po kolei odrywamy. I to jest najgorsza czynność w tym motocyklu, bo dalej już są wszystko na śrubki. Dalej już sobie wszystko sami rozkręcicie, ale z tym to naprawdę jest... No, jak nie wiadomo, jak to jest skonstruowane, to nie masz pojęcia, jak to ściągnąć, bo ciągniesz, a to nie schodzi. A to naprawdę trzeba użyć siły, żeby to po prostu wyczepić. No i super. No i super. Teraz wykręcamy te plastiki. Dobra, nagrywa się. Teraz wykręcamy tak, boczki. Wykręcamy boczki. Boczki są przykręcone tu na 2 śrubki. Tu jest 1 śrubka. Wszystkie śrubki są praktycznie takie same, więc nie trzeba... One są wszystkie
takie grzybki. Wszystkie są takie same. Tu jest jedna i tutaj gdzieś jest druga. One są widoczne na wierzchu. Jest druga. Odciągamy delikatnie z gumy, tam jest taka guma, i do góry. Z tym jest też zawsze, o, z tym jest też zawsze problem. Tu jest taka guma, to trzeba też na nią uważać, bo ona lubi wyskoczyć. Ta guma, tu jest taki bolec i ta guma lubi sobie wyskoczyć albo zostać na tym bolcu. A tutaj jest, o, wsuwa się po prostu tak. Dobra. Odkładamy. Ten plastik. Ten plastik też tutaj jest przykręcony na śrubkę z góry. I te śrubki są takie same. Jedyna śrubka inna, która trzyma ten plastik, to jest śruba, która wkręca się w chłodnicę. Nie w chłodnicę. To nie jest w chłodnicę. Dobra, pomyliłem z DL-em. Nie w chłodnicę, tylko w konstrukcję tam. Mocowanie od ramy. No to DL tak miał, że w chłodnicę się boczek wkręcał. Tak, i tu jest taka śrubka zupełnie inna niż wszystkie. O, przeduszka. No i podstawa to narzędzia. Trochę mieć tych narzędzi jednak trzeba, żeby czasami wziąć przyduszkę i tam coś odkręcić, dojść. Dobra. Boczek mam. Boczek jest odkręcony. Tak, ciach, ciach. I tutaj trzeba śrubę też jedną wykręcić. I ta śruba chyba jest taka sama. Taka się sama ta śruba jest jak tutaj od tego boczku. Tak, to są dwie takie same śruby. Oni tak starają się, żeby te śruby to były praktycznie wszystkie na jedno kopyto. I to jest właśnie fajne. Dobrze, tu mam. Tutaj chyba gdzieś był zaczep, z tego co pamiętam. Tu jest zaczep. O, jest zaczep. Super, bo nie trzeba ściągać tych gmoli. No i mamy. Mamy. Tutaj też trzeba uważać na tą gumkę. Tu jest taka gumka. Tutaj też jest taka gumka. Także mamy tutaj zaczep, który wchodzi tutaj. Tutaj wchodzi. Aha, a tutaj jest taki bolec, co wchodzi tutaj. Dobra. Ale gumki są dwie. Także mamy. No i jest dojść. O, i teraz jak mam rozebrane, to wam coś mogę pokazać. Ta ładowarka oryginalna, męczyłem się z nią okropnie długo. Gdy wkładamy kabelek sobie do środka, to z boku jest okienko. Nie wyciągacie tyłem, tylko z boku jest okienko. Tam jest takie miejsce, więc kabelek od razu z kostką w bok trzeba poprowadzić, wyciągnąć. To jest jedna walka, żeby przeprowadzić ten kabel. Druga walka to jest, żeby wcisnąć to z tą gumą. Już nie pamiętam, jak to robiłem, ale wiem, że tą ładowarkę trzeba wstawić w gumę. To znaczy gumę pierw założyć i chyba ładowarkę osobno. Już nie pamiętam właśnie. Musi się pokombinować. Ale gdy już sobie poprowadzicie kabel i nie chcecie ściągać plastiku, bo jest to do zrobienia, ja właśnie to tak zrobiłem. I to jest ten kabel od tej ładowarki. To tu pamiętajcie, że tutaj przy tym... nie wiem, co to jest. Prawdopodobnie jakiś regulator napięcia to chyba będzie, nie wiem. Przy tym regulatorze, załóżmy, napięcia, tu jest wtyk. Nie wiem, do czego jest tutaj ten wtyk.
Nie wiem, do czego jest wtyk. Może do oryginalnych manetek? Nie wiem, ale jeśli wiecie, do czego jest ten wtyk, to dajcie mi znać w komentarzu. To się chętnie dowiem. Ale tu też jest wtyczka. Tu jest wtyczka. I ta wtyczka, ona miała taką... Ona wam nie wejdzie. Bo tu była założona, z tego co pamiętam, albo taka, albo adapter, albo zaślepka. I tą zaślepkę trzeba było wyjąć i dopiero podłączyć wtyczkę od tej oryginalnej ładowarki. I ja tutaj miałem to wszystko zabukrowane i tu włożyłem rękę pod plastik, tu i tak na czuja, tak, wyczułem tą kostkę, wypiełem ten plastik i wpiełem tą kostkę i no i działa, kurde, i wszystko. I wszystko jest git. Działa. Dobra. Pierwszy minus i mankament, który już wykryłem, to już wam zaraz pokażę. Chodzi o wtyczki. Wtyczki są w bardzo słabej jakości. Są beznadziejne, wręcz bym powiedział. Tylko sobie je rozepnę. Wciskając ten kabel do zasilania, to jest zasilanie do akumulatora i tutaj do tej wtyczki, wciskając ten kabel, kable się cofnęły, czyli wtyczkę wcisnąłem, a te kable się cofnęły, wychodzą z tych wtyczek, tragedia, no straszne, spójrzcie, one są aluminiowe, to są tylko takie wsuwki. Ja chyba to sobie zrobię inaczej. Wypierdzielę zupełnie te wtyczki, bo nie widzę. Mógłbym to zostawić, ale wiecie co? Nie widzę, czy jak wsuwam, czy te kable faktycznie wszedł mi do samego końca. A jeśli sobie to usunę, tylko pewnie to wyszło, a pewnie to już nie wyjdzie. Trudno. Ja sobie te wtyczki usunę, ja sobie to wcisnę albo zlutuję i założę sobie termokurczliwe, tak że to będzie wodoodporne i na pewno 100 razy lepiej zrobione niż takie wtyczki, gdzie może tam wpaść woda. I nie wiem, czy mimo że ta woda wpadnie, czy coś może się tutaj stać, czy nie. Być może nie. Ale ja sobie to zrobię porządniej. A więc tak, po krótkiej inspekcji i przemyśleniach stwierdziłem, że jednak te wtyczki zostawię. Założę tylko na nie termokurczliwe. Może wejdzie, może nie. Zostawię sobie tą gwarancję w razie co. Okazało się, że tylko jedna wtyczka ma te wąsy tutaj. Te piny tutaj mają te wąsy rozdziabane, dlatego to wyskoczyło. Postaram się sobie to naprawić. Ale teraz nie wiem, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Więc jadę sobie tutaj od tylca. Czerwony to jest plus. Jadę sobie z prawej strony, mam plus. Jadę. Czyli ten kabel jest plusem. Założę sobie tu już taką... O, ściągę czerwoną, ciach, dobra, już wiem, że to jest plus. I teraz tak, gdzie to jest, tu jest, oni już te wtyczki poprawili tutaj w tych nowych seriach, także w tej nowej serii tych manetek już jest to poprawione, wtyczki są inne zupełnie, no ale cena jest chyba 150 zł droższa. Udało mi się naprawić te motylki, one były wciśnięte tam do środka, nożykiem je teraz wyciągnąłem. No i teraz spróbuję to wsunąć, ale żebym teraz nie pomylił. Tak. Dobra, czarny z tej idzie z tej mańki. Okej. Wciskam. Trzyma.
Fabrycznie oni to spierdzielili. Ktoś to na szybko robił. O, teraz trzyma, patrzcie. Dobra. Trzyma. Super. No i trzeba zwrócić właśnie na to uwagę, że widzicie, kurde, ja to lubię tak, że to musi mieć zawsze wszystko ręce i nogi, kuźwa. O. No, teraz jest szyk. I tymi kablami wcisnąć. Dobra, działa. Dobra, wtyczka naprawiona, zostawiam tak jak jest. Chciałem to zlutować, ale nie zlutuję, ale postaram się założyć sobie tą koszulkę termokurczliwą i zacisnąć to na tej koszulce, żeby to tam jakąś wodoszczelność miało. Małą chociaż. Dobra, montaż. Szukam cały czas miejsca na to ustrojstwo. Ładowarkę już sobie przełożyłem. Tu mam teraz tą nową ładowarkę. Na tym moim wspaniałym gimbalu. Ale sprawdza się, dobre jest. O kurde, nie wiem, gdzieś tu chciałem pod lusterko. Ale tu będzie przeszkadzać mi trochę ten palec. Zresztą będzie musiało być troszeczkę przesunięte w prawo ku tej ładowarce. Będzie tu, kurde, tak napaćkane trochę. I chyba to też mogli zrobić czarne, cholera, a nie takie gówno srebrne. I teraz chyba zrobię tu. Bo w instrukcji jest pokazane, że na lewej stronie mam pod te śrubki tu zrobić, ale Yamaha ma tutaj tylko na jedną śrubkę zrobioną. Z prawej strony ma na dwie śrubki zrobione. Yamaha, kurde, i co teraz? No i tu chyba to zamontuję. Tu przykręcę. I dognę po prostu tą blaszkę dognę sobie na dół. No nie wiem, kurde, i tu będę miał tą ładowarkę. To włączę tylko raz i ustawię tylko raz i więcej nie będę tam grzebał. No. Chyba tak. Chyba to tak zrobię. A najlepiej to w ogóle, kurde, jakbym gdzieś to schował tak, żeby w ogóle tego nie było widać. Może gdzieś tu, kurde. Przecież jeszcze tylko to raz włączę i to będzie się grzało cały czas. Może tu gdzieś, żeby nie było widać. Przykleić. Też nie głupie. Przynajmniej tutaj bym nie miał napaćkane na tej kierownicy tych bajerów. Kurde, muszę to przemyśleć. Nie ma tu żadnej śrubki, żeby to... Ale to by nie było źle, kurde. Chociaż nie, bo nie widzę, bo... Nie, musi być gdzieś tu. Tu na tej listwie to wiocha. Tu gdzieś. Dobra. Montuję pod to. A to sobie chyba psiknę sprayem. Na czarno, bo mi się to cholera nie podoba. Chociaż z drugiej strony... To nie będzie tego widać. Jak ja to... Nie, dobra. To nie będzie tego widać, bo to się przekręci na to, a to będzie pod tym kątem. Dobra. No to montujemy. Tutaj mam jakieś śrubki z dystansami. Ale czemu z jednym dystansem? Jest drugi, dobra, jest drugi dystans. Ok. Dobra, rozkręcę to i zaraz wracam. Jedną śrubkę już poluzowałem, ale widzę, że lusterko zaczyna się ruszać, więc zaznaczę sobie kropeczkę pisaczkiem, o, w którym miejscu mam wrócić. O kurde, ledwo widać. O, dobra. Wyciągnąłem jedną śrubkę, a to jest śrubka z zestawu dołączonego do manetek z takim dystansem. Także jak wsadzimy ten dystans i grubość tej blaszki, wyjdzie nam długość tej oryginalnej śrubki. I montujemy w tym miejscu. W sumie to mogę wam pokazać. Ciach. Dystans. Przykręcamy. O. O kurde, ale ten dystans trochę krótki. No ale... No, on jest troszeczkę krótki. Wszedł bardzo głęboko. A tu jest wypustka, ale to nic.
jak się dokręci. Dystansuje, ale nie tyle. Jeszcze tak z 2 mm mogłoby dystansować. Ale dobra, jest ok. Teraz górną śrubkę. Szkoda, że nie na imbus, bo teraz ona już jest gdzieś, 8 tu jest. Dobra, odkręcam. Tu już mi trzyma. Ciach. Śrubka. A, tu są dwa rodzaje śrubek. Aha. A, i są... Dobra. Są dwa rodzaje śrubek. Ja wziąłem te dłuższe. Może źle, że te dłuższe wziąłem. Zaraz. Może być, że źle, że te dłuższe wziąłem, bo tutaj... No. Żebym nie rozerwał z tyłu korpusu. Zaraz zobaczymy. Wkręca na sucho. Znaczy, ile się wkręca. Jest ok. Dobra. Chociaż wezmę krótsze śrubki. Nie, wezmę te krótsze śrubki. Bo dosyć głęboko się wkręcają, a nie wiem, jaki jest daleki ten gwint. Musiałbym, kurde, tam sprawdzić. O, może tak. Śmiało mogę wkręcać tą śrubę. Dobra, śmiało mogę tą śrubę wkręcać. Bardzo głęboka jest ta śruba. Prawie na sam koniec, na wylot. Także ścianka tu może ma z milimetr grubości. Śmiało, jeszcze jest 0,5 centa luzu. Dobra, mogą być te dłuższe śrubki. Teraz tak. Tu muszę wkładać dystans. Żeby mi nie wypadł. O, ciach. I ciach. Idzie palcami? Idzie. Źle zrobiłem. Chociaż... Źle zrobiłem. Bo muszę pierw przykręcić ten komputerek. Ten włącznik. Gdzie on jest? Przepad. W tym syfie. Przepad w tym syfie. Tu jest. Chyba, że dam radę go przykręcić. Nie, bo ta śruba będzie mi kolidować. Wszystkie 4 te dam, ale dobra. Nie, to tak, to muszę ją wykręcić z powrotem. Dobra, wykręcę i pierw trzeba przykręcić ten komputerek do tej blaszki. Wiem, co trzeba zrobić, żeby dać troszeczkę większy dystans. Trzeba dać podkładkę. Tu lejka siedzi. Ja tutaj sobie zastosuję jeszcze jedną podkładkę. W sumie są w zestawie te podkładki. O, i teraz ten tutaj, ten wypust od kierownicy nie będzie nam kolidował tutaj z tym kawałkiem tego ramienia. O, świetnie. Dobra, tu sobie wstępnie dokręcę. Tutaj odkręcę. Tak. Dobra. Teraz tą podkładkę wsadzę. Muszę przechylić cały ten, żeby nie wypadła mi ta podkładka. Tak. Teraz muszę wkłożyć to za to. Podkładkę za blaszkę. I uciekła.
I uciekła. Dobra. Próba numer dwa. Podkładka za blaszkę. Dociskam. O. Uwaga. Wkładam. Dobra, wlazło. No. I ten komputerek sobie po prostu dogniotę. Ósemeczka. Dziesiątka. 13. Tu jest ósemeczka. Tak na razie wstępnie, delikatnie. Aha, ustawiam skropeczką, którą wcześniej sobie ustaliłem, żeby mi się tutaj kąt nie zmienił tego lusterka. I dokręcam. A to delikatnie dokręcam, nie wiem, takie... O! Delikatnie. I teraz całym tym komputerkiem dogniotę to. Wcześniej nie mogłem tego zrobić. O kurde, nie wiem, czy ta śruba... O! Dobra. Ciach! Ekstra. Jeszcze troszeczkę. O. No to by był kurde maks. Dobra, tak może być. Tak może być, przecież. No, jest super. Dobra. Bo dalej już nie mogę dognieść, bo ta śruba. Ta śrubka, ona już tam nie pozwala dognieść bardziej, ale jest dobrze. Jest szyk. O, super. Chciałoby tak jeszcze trochę bardziej, żeby tak było bardziej do mnie, ale no... Chyba, że... Poczekajcie, chyba, że... Odkręcę i troszeczkę to lusterko jednak dam do siebie, a lusterko sobie poprawię. Przecież to nie ma znaczenia. To nawet by chciało iść do góry. A może to było? Kurde, się coś usunęło. Bo ta klamka teraz jest jakby niżej. Cholera. Musiał mi się ten kąt zmienić, nawet nie zauważyłem. Tego lusterka, zanim zrobiłem kropeczkę. Ale to wystarczy jedna śrubka. O. O, już jest lepiej. Rzeczy minimalnie. O, teraz są klameczki na równej wysokości. To musiało mi się... Bo wykręciłem jedną śrubkę, zanim zrobiłem sobie tą kropeczkę. I widzicie, i musiało mi się to przestawić. Bo teraz mam klameczki równo. Teraz jest super. I automatycznie poszedł ten komputerus w dół. Dobra, dokręcam i tak zostawię. Okej. No. Kurde, mam nadzieję, że tu nie będzie haczyć teraz. Oj, same przeszkody, kuźwa, tu są. Dobra. No tak na styk. Kurde, nie przemyślałem tego, no. Ach, kurde. Ale to by było to samo przecież. Dobra, jest. Okej. Jest dobrze. Dobra, następnie ściągam manetki. Zacznę tutaj od prawej strony, od rolgazu. Wyrzucam obciążnik.
na chwilę. Później wraca. Teraz tak, spróbuję ją ściągnąć bez uszkodzenia, ale to chyba się raczej nie da. Na filmikach widziałem, że pod ciśnieniem fajnie im to schodzi. Zobaczymy. Nie chcę szarpać tego na siłę, żeby nie zerwać tutaj nic w tym rolgazie, więc ewentualnie ją rozetnę. Ale pierw postaram się wsadzić śrubokręt i sobie... O, ona jest chyba przyklejona. Dobra, chwilę się pomęczę i wracam zaraz. Fajny sposób, bo wbiłem ten śrubokręt. To znaczy, nie musiałem wbijać, wsunąłem ten śrubokręt i zacząłem nim tak tu kręcić. I zobaczcie, ten klej cały puścił. Cały ten klej puścił, ale wezmę trochę dłuższy śrubokręcik. Tutaj miałem być dłuższy, może ten, tylko ten jest cholernie gruby. Dobra, jak będę nim kręcił, to patrzcie, on cały klej odrywa. Dobra, i teraz będę tak ciągnął za to i kręcił. Może będzie schodzić. Nie schodzi. Dobra, ale manetkę widzę, że chyba odzyskam. Nie będę musiał jej rozcinać, bo przy Malaguti musiałem ją rozciąć. Wiem, co zrobię, troszeczkę wódę psiknę. Może to nie WD, ale działanie podobne. O, właśnie. Potem będę musiał porządnie wytrzeć. O, już. Już jest szyk. No, Olenki, puściłaś tam z tyłu chyba. O. O, patrzcie. Dobra. Ale skuba nie trzymano. Poszła. Także nie musiałem jej rozcinać. Troszeczkę się pomęczyć. Tu jest taki plastik, dystans, on wraca. Z powrotem. No, świetnie. Także oryginalne manetki. Udało się. Tamta na pewno też się uda. Udało się. Fajnie, że manetka jest gładka, że nie ma frezów, bo w Malaguti były frezy i musiałem wszystkie frezy robić pilnikiem. Tutaj jest w tracerze, pewnie w MT-07 to samo. Jest rolgas, jest gładki. Świetnie. Dobra. Druga strona i już wam nie pokażę, jak to robię, bo widzicie. No, tutaj było naprawdę sporo kleju, nie żałowali. Najgorzej trzymała właśnie ta końcówka i takim dłuższym, musiałem wziąć jeszcze trzeci śrubokręt, taki dłuższy, żeby tą końcówkę tutaj odkleić. No i też już ładnie zeszło. No i teraz taka ważna uwaga. Pamiętajcie, żeby mierzyć oryginalną, starą manetkę, a nie czasami ten wystający część kierownicy, bo tutaj musi być miejsce na kołnierz od tego obciążnika. O. Czyli nic nie muszę ścinać, tak jak są oryginalnie, tak są idealnie. Turingi, pamiętajcie. Tutaj wchodzą toringi. Od 120 do 110 mm. Nic nie trzeba ścinać. W Malaguti ścinałem. I ścinamy ten kołnierzyk w razie co, nie? Ten centymetr można, producent pozwala ściąć tutaj
ten centymetr tego kołnierza, ale w tym przypadku nie trzeba. Manetki są dwie, prawa, lewa. Z mniejszym otworem, z większym otworem, wiadomo, z mniejszym otworem wchodzi tutaj na kierownicę 22, a tutaj jest otwór większy, nie mierzyłem, nie wiem, wchodzi na roll gaz. Tak nawet fajnie są spasowane. Wiadomo, kleju będzie trzeba użyć, ale nie jest, że jest jakiś tam luz. Chociaż ja tutaj kleju nie użyję. Wchodzi ciasno, naprawdę bardzo ciasno. Tu nie będę tutaj używał kleju. Jedynie na tą lewą manetkę użyję kleju, bo ta ma luz. Ale ta wchodzi naprawdę mega ciasno. Także myślę, że nie będę tutaj dawać kleju. Może odrobinkę, no nie wiem, zobaczę. Zobaczę, jak tu będę za chwilę manewrował tymi kablami. Dobra, wsuwam. No, wchodzi ciasno. Więc myślę, że bez kleju. Dobra. Obciążnik. Przymierzę sobie tak obciążnikiem. Ja tutaj dałem taki, do oryginalnej manetki dałem sobie tutaj taką gumkę, bo nie lubię, jak roll gaz lata na lewo i prawo. I dałem sobie tutaj taką gumkę i ta gumka zlikwidowała mi ten luz na te lewo i prawo, ale odbijała. O, jeszcze można tutaj wcisnąć ją, dobra. Tutaj chyba w tym przypadku, nie wiem, zobaczymy, czy ta gumka... Tą gumkę znalazłem gdzieś. To nie jest oryginalna gumka. Dopasowałem sobie ją. Ale powiem wam, w wszystkich motocyklach tą gumkę tutaj zakładam. O. Ona mi tutaj ma zlikwidować ten luz. No dobra. O. Teraz wcisnąłem ją na... Nie będę obracał na rolgazie, bo naprawdę mocno wlazło. Tak patrzę, ile tak zapamiętam sobie. Żeby tutaj tym kablami nie haczyło o manetę. O manetę, o klamkę. Tak nie może być. Dobra. Muszę ten wykręcić jeszcze raz ten obciążnik. A nie chcę też, żeby te kable mi tutaj wystawały do przodu, bo... Nie pójdzie, muszę ją zsunąć. No, teraz będzie ją zsunąć, to będzie kaplica. Ale idzie, dobra. Idzie. Poszło. Chyba, że zrobimy tak. Otworzę manetkę na całą szerokość i zrobimy tylko może tak. Ale to będzie wtedy tak do góry. Otwieram manetkę. Dobra, to jest
klamka hamulcowa, więc ona nie naciska się tak głęboko jak ta od sprzęgła. Można by było to tak zostawić, chociaż trochę mi się nie podoba to, że te kable są tu do przodu, może je na dół, może tak, ale wtedy będę je ciągnął do góry. Nie, jednak chyba musi być. Zróbmy tak. Otwieram rolgas na maksa i kablem robię w dół. Tak chyba to zrobię. A tu jak wyjdzie, tak wyjdzie. Trudno. A zobaczymy, czy tu będzie tak pasować. Czyli tak. Dobra. Czyli te kable muszą być lekko jednak skierowane tutaj do nas. Chociaż... Tak. Maksymalnie może być taki kąt. To ewentualnie mógłbym to zrobić. Czyli bardziej istotna jest lewa manetka. Jak użymy lewą manetkę. Prawa manetka to jest hamulec, ona się tyle nie naciska, więc nie dosięga nawet tego tutaj korpusu od tego kabla, ale lewa manetka od sprzęgła wciskamy ją do końca i tutaj ma dużą rolę, czyli nie możemy zrobić tak, bo nie wciśniemy sprzęgła. Musimy to zrobić tak. Czyli zostawiam tak. Tak, jak teraz. Dobra, wciskam. Nawet może tak być. Może być. Przy otwartej manetce może tak być, bo przy otwartej manetce nawet jakbym musiał szybko wcisnąć, wiadomo, puścimy ten gaz, chociaż nie wiem. Nie dotyka nawet. Może tak być, tu się ugina. Tu pracuje, dobra. Może tak być. Czyli jest bezpiecznie. Ok, to byśmy mieli. Tą dam na klej. Tej na klej nie będę dawał, bo mocno wchodzi. No dobra, to tyle. Mam nadzieję, że jak ona się nie rozgrzeje, to się nie rozszerzy i nie będzie dostać luzu. Dobra, nie kleję. Pojeżdżę. Jeśli będę widział, że się coś przesuwa, w niczym to w sumie nie przeszkadza. Nawet jak się przesunie, to rolgas i tak odkręcam cały czas tak samo, więc nie będę kleił tej manetki. Chyba że będzie uciążliwa i będzie za chwilę będę widział, że te kable wychodzą mi tu albo manetka się wróciła, to wtedy ją przykleję. Tą przykleję na pewno. Dobra. Tak czy tak? Chyba tak. Co jest? O, idzie. Tak, zrobimy takie paski. To wkładając, ja te paski popchnę po prostu. O, teraz poczekam aż... No. I teraz poczekam aż te krople się tutaj dotkną. Dobra, spłynęło tak, że się zaokrągliło. No i mogę wkładać. Porozjeżdżam.
Bateria mi się rozładowała. Dobra, mam ją wsuniętą. Mam ją wsuniętą. Zakładam od razu ten obciążnik. Dokręcę. I lewa strona jest założona. Szparki między obciążnikiem a tutaj tym przełącznikami są zachowane. Tak jest identyczne. Dobra, teraz ta prawa strona. Tutaj w sumie też mam założoną tą manetkę. Nie będę jej, tak jak mówiłem, nie będę jej kleił. Przykręcę sobie ten obciążnik. Dobra. A to jest taki, ta gumka teraz jest za mocno. Widzicie? Nie wraca rolgas. Ale to jest plus i minus. To jest plus i minus. No bo nie wraca, bo wiadomo. Minus to jest taki, bo nie wraca. Powinno wrócić. Powinien się zamknąć automatycznie po puszczeniu. Ale to jest taki, jak to się mówi, zrobił się teraz taki tempomat. Czyli ręka się tak nie męczy. Ale dobra, ja ją bardziej trochę wcisnę i ona wróci. Zaraz się tu wyreguluję. Wiecie, czego nie lubię w rolgazie? Tego. Tego luzu na prawo i lewo. Wiem, że to praktycznie każdy motocykl ma. Ale tego nie lubię, dlatego daję sobie tą gumkę tutaj. O. Ewentualnie ją troszeczkę można nasmarować. I ten luz mi się tutaj za chwilę... O. O. Widzicie? Manetka wraca. A tego luzu już nie ma. Już jest sztywno. No, także... Cwancyk z gumką polecam. Teraz kablowanie. Tego wam nie będę pokazywał, bo to będzie godzina pewnie tytyrytki, kablowanie, układania kabelka. Pierdoły takie... Nie lubię tego robić, ale co... Ale trzeba to zrobić. Nie lubię tego robić, ale jak już robię, to musi być idealnie tutaj, kuźwa. Nie będzie, nie może być nic tutaj ble. No, wstępnie mam kable ułożone od manetek, od tej konsoli, od ładowania, no i od lewej manetki. Wstępnie są ułożone, także tutaj góra już jest praktycznie zrobiona. Nawet tych kabli nie widać. I teraz tak, wyciągnąłem sobie te wszystkie kable tam, tutaj. Pamiętajcie, tytyrytek nie żałować, żeby te kable nigdzie o nic nie obcierały. I teraz tak, chciałem założyć takie koszulki termokurczliwe, nawet je specjalnie po to kupiłem, żeby założyć ją na tą kostkę, wpiąć, nałożyć i zgrzać. Ale sobie tak myślę, jeśli po kablu będzie płynąć woda, to ta termokurczliwa koszulka, ona nie jest tak szczelna, że tam ta woda sobie nie wleci. A jeśli wleci mi ta woda, to z niej już nie wyleci tak szybko. A jeśli nie założę i wleci woda, to ta woda sobie stąd wypłynie, bo to jest luźne. To nie są szczelne. I myślę, że ta woda nie spowoduje tutaj jakiegoś nie wiadomo jakiego problemu. Przejedzie się, przewieje, woda wypłynie, przewieje i wyleci. Będzie sucho. A w tej kurczliwej koszulce ona może tam stać ta woda. I będzie gorzej niż bez niej. Więc nie zakładam. Wepnę te koszulki, te znaczy się te
te kostki i zostawię chyba tak, kurde, nie wiem, zastanawiam się. Dobra, zgrzeję jedną na próbę. Chociaż to nie przylegnie tak, żeby to nie było. Kurde, nie wiem co teraz. Ogólnie bym to rozpieprzył, zlutował, założył termokurczliwe koszulki. Każdy kabel zrobiłbym osobno i to by było, miałoby sens. Dużo, dużo większy, bo ta koszulka by się zacisnęła na jednym kablu, a nie na dwóch, a między dwoma kablami robi się szczelinka i woda może wpłynąć. No ale stracę gwarancję, nie? Ale czy one się kiedykolwiek zepsują, wątpię. Jak już działają, to już działają. No nie wiem. Dobra, przemyślę. No ja mam koniec. Troszeczkę posprzątałem. Może wsiądę tak. O! Spójrzcie. Monetka lewa, kabelek dołem, tutaj mam ten uchwyt. Wszystkie kable są spięte razem, praktycznie w ogóle ich nie widać. Tu jest ten pierdyknik. Wypuściłem kable dołem. Tu dołem. Przez ramę. Tędy wyprowadziłem tutaj wtyczki. Tu mam wyprowadzone te wtyczki. Idą sobie tutaj za tym regulatorem te kabelki. Tu są na te trytki, tutaj są na te trytki. Tutaj pod mocowaniem zbiornika. No i finalnie wyszło to tak. Teraz będę składał motocykl. Pokażę wam jeszcze jak się montuje ten plastik. I ogólnie plastiki to chwila i zrobimy małą próbę. Montaż. Tylko chwila, czy ja tutaj mam imbusik? Zawsze z tym imbusem małym mam problem, jest imbusik. A więc tak, zaczynamy od tego. Od tego plastiku. Ciach. Wrzucamy go sobie tutaj. I tu jest, tam trzeba trafić. O. Tam trzeba trafić w tą gumę. Tu już poszło z automatu. Tutaj poszło elegancko, dobra. Nic nie haczy, kable. Nie, tutaj kable mają jeszcze. Tutaj gdzie te kostki, ten regulator, tutaj to odstaje, także nawet nie dotyka. Pamiętamy, te śrubki są takie same. Pasujemy. Dobra. W tych plastikach są już wyżłobione takie rowki, gdzie ta śruba już wcześniej była, także ustawiamy ten plastik na te rowki. Tak.
Aha, tutaj przyjdzie. Dobra, tu przyjdzie razem z tym plastikiem. I teraz tak, teraz ta śrubka. Ta długa. Okej. Tak, tak, tak. Tak, teraz tak. Dwie zostały od tamtego plastiku i cztery. Dobrze, jest ok. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Cztery śrubki tutaj wchodzą. Teraz jeszcze tutaj ta śrubka. Srebrna. Kapelek nie przeszkadza, nie przeszkadza. Dobra. Okej. Okay. I zostały się tak, dwie od tamtego plastiku, dwie od boczku, dwie tutaj od tej. O. To. To jest najgorsze ustrojstwo, jeśli chodzi o montaż i demontaż tego ustrojstwa. Tutaj siedzi. Tutaj siedzi. Dobra. Jedziemy po kolei. O, wskoczyło. I wskoczyło. Pięknie. Ładnie. Wszystko pasi. Wszystko ładnie wskoczyło. Aha, tutaj jak się dokręcę śrubkami, to dojdzie. Dobra. I teraz tak, dwie śrubeczki na tył. Jak czujecie, że śrubka nie chce się wam wkręcić, to trzeba cofnąć kilka obrotów i jeszcze raz w prawo, żeby nie spierdzielić gwintu. Jeśli się nie wkręca, to znaczy, że... Znaczy, że jeśli się wkręca ciężko, to znaczy, że idzie po gwincie. No coś tutaj, coś tu ciężko się wkręca. Ups. Bit. Od tej strony zaczniemy. On tak jakby chciał troszeczkę do przodu. O. Może, może za szybko tutaj przykręciłem te tyły. Troszeczkę do przodu. O, teraz jest idealnie. O, teraz super. Dobra, na razie tak tylko delikatnie. O, teraz wchodzi super. Dobra. Nie pasowało mi tu. Tył za szybko przykręciłem. A to tak, tak naprawdę tak, ma taką regulację pływającą na tych wszystkich śrubkach, że można trochę do przodu, trochę do tyłu.
Dobra, i teraz przykręcimy tył. Tak. 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 Dobra. Jest. Mamy. Teraz to. Dobra, pierw dół. Tutaj pierw dół, potem bolec plastikowy w gumę. I to wszystko. I śrubki po bok. One czasami tak. A, dobra. W dół, od dołu to trzeba. O. O, za poziomo miałem śrubokręt. Trzeba tak pod ukosem. O, i tutaj ta sama sytuacja. Dobra. Jest dokręcony, wszystko mam skręcone, tu jest skręcone. A może od razu siedzenie założę. Tu jest ładnie wszystko zrobione. O, tytrytka jedna do ucięcia. Tytrytka czy trytytka? Okej. Dobra. Tu mam wszystko skręcone. Ta gumka tutaj, co oni wymyślili, ono to jest słabe rozwiązanie. Suwa się i w ogóle to nie zdaje jakiegoś swojego. A. Dobra. Ciach. Ciach. Zrobione. Dobra, później to posprzątam. Odpalamy. Super! No i po robocie! Super, świetnie, jestem zadowolony. O, teraz można śmigać. Teraz można śmigać. W przyszłym sezonie chcę objechać całe góry. Ile się da, gdzie się da. No dobra. To tyle. Także szczęśliwego nowego roku. Siema.